Gratulujemy wygranej. Spodziewałeś się takiego przebiegu walki? Szczerze mówiąc, w głębi serca się spodziewałem. Nie pokazywałem tego jak najbardziej, bo wolę, żeby właśnie była to troszkę taka nutka tajemnicy we mnie. Czyli przez te 2 lata, rozumiem, dużo się zmieniło w Twoim życiu na plus. A myślisz, że Norberta zdominowałeś, bo on jednak nie rozwinął się tak, jak my myśleliśmy wszyscy? Czy Ty jednak miałeś na niego sposób po prostu? Ja poświęciłem więcej, dużo właśnie na siłę, wytrzymałość i myślę, że tu mierzyłem tą siłą. Siła, 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 przede wszystkim siła. No było troszkę luzu, wiadomo, że to się rozchodzi, ale jak przełamiesz przeciwnika siłą, to nie ma przebacz. Jakie wrażenie zrobiła na tobie ta otoczka? Fajne, fajnie, fajnie, dużo ludzi, Polacy, inaczej się walczy. Jest dodatkowy taki kop. Tak. Walka była aż tak jednostronna. Nie była taka jednostronna, przecież dostawałem ciosy. Łuk był rozcięty. Nie była taka jednostronna. Norasowi nie ma też co ujmować, bo to jest dobry zawodnik. A spodziewałeś się więcej po Norbercie, zwłaszcza jeśli chodzi o defensywę? Nie. No nie opłaca się nie sparować i kumulować tą siłę na walki, tak? No według mnie może i się nawet nie opłaca, z tym, że rozchodzi się o to, że ja pracuję na kopalni. Ciężko trenuję tą fizyczność. I jeszcze dodatkowo sparować, to ja bym był już zajechany na maksa. Odpuściłem te sparingi i jest ok. I więcej tarczy właśnie. Taka typowo właśnie dobra praca na nogach. I jedziemy do przodu. Co dalej właśnie? Co teraz? Może czas rzucić pracę w kopalni? To wszystko zależy od perspektyw. Zobaczymy, co się rozwinie. Na razie jest cisza. Cały czas trzeba pracować. No. Trzeba jakoś z czegoś żyć. Nie? No. Ale oczekujesz tego, że twoje życie może się teraz właśnie zmienić w taki sposób? Nie wiem, co będzie. No, oby tak było. Norbert Dąbrowski zaliczony. I teraz na przykład możemy wrócić do rewanżu z Kamilem Szermetą, a być może, nie wiem, Maciek Sulęcki. W jakie nazwiska byś teraz celował? Jest nazwisk sporo. Już wymieniałem te nazwiska. Jest to Opalach, jest to Kopytek, jest to Konrad Dąbrowski, jest to Sołdra, jest to... No sporo tego jest. Tak. Nadal jesteś chętny, żeby dopłacać przeciwnikom? No Barbórka już minęła, także wolałbym jednak nie dopłacać, wolałbym, żeby jednak jakiś zarobek z tego boksu był, bo jednak to jest poświęcenie, kawałek życia się oddaje, nie? Jak duża jest satysfakcja, że w końcu w Polsce, na dużej gali, ucierasz nosa faworytowi? A dlaczego twierdzisz, że on był faworytem? No takim teoretycznym faworytem. Ale kto taką teorię puścił? No dobra, on po prostu ucierasz nosa dobremu zawodnikowi na Polsce. Nie, faworytem byłem ja. Tak. No i w porządku, utarłem nosa i ja wiedziałem, że tak będzie po prostu. To jest satysfakcja jest większa, że to się odbyło w Polsce, a nie za granicą? Ja wiem, czy satysfakcja, no jest w porzo. Jest ok, czy za granicą, czy tu, no tutaj na pewno większy rozgłos jest chyba z tego, prawda? Jak wygrywam za granicą, jest tego ten rozgłos jest mniejszy. A nawet za granicą, bo przed czasem wygrywam, nie? I nikt o tym nie wie. Może co po niektórzy. No, rozumiem, dalszych planów jeszcze nie ma, bo wszystko skupiało się na tej walce. No tak, zgadza się. Gratulacje. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. Ja jestem dobrej myśli. Fajnie, jak się człowiek zaangażuje, jak żyje z pasji, prawda, i robi to, co lubi. A boksować lubię. W ringu się czuję okej. Okay. Co zadziwiające jest twoja wytrzymałość w walce i jakby na to, że potrafisz wytrzymać pełen dystans w tym samym tempie. Czy oprócz tego, że jak mówisz, pracujesz na kopalni, to dbasz jeszcze o jakąś suplementację czy odżywianie? Bo to też jest ważne, a widać, że no, u ciebie organizm naprawdę pracuje na wysokim poziomie. Dużo biegam. Pływanie. Dziczyzna. Na dziczyźnie trzeba jechać. Tak, bo to jest moc, to jest natura. I swojskie jedzenie. I tyle. Ryby morskie. Dzięki za wskazówki, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję. No suplementacja też.